romantyczna herbaciarka z zajączkami. Mamy w sklepie taki piękny papier właśnie z tymi zajączkami. Jest otoczony niebieskim w kropeczki, ale tego niebieskiego jest za mało, więc pomyślałam, a co mi tam, dorobię. I prawdę mówiąc, ten film jest o tym, jak dorabiałam tło do zajączków. Jeszcze ostatni rzut oka na herbaciarkę, żeby było wiadomo, co będę robiła, i zaczynam. Herbaciarka z 6 przegródkami. Zaczynam od pomalowania środka lazurem, to jest kolor orzechowy. Lazur rozprowadza się łatwiej niż farba i nie zostawia zacieków, więc zrobiłam to z lenistwa, ale chyba wygląda ok. Z zewnątrz pudełeczko pomalowałam białą farbą akrylową. Papier, który mnie zauroczył, wygląda tak, ale niebieskiego było za mało i stąd mój pomysł, żeby wszystko namalować samodzielnie. Naklejam obrazek, suszę i teraz będę dorabiała tło. Myślałam, że biała i niebieska farba wystarczą, ale musiałam dodać odrobinę szarości, żeby powstał taki niebieski vintage. Pokrywam powierzchnię i jeszcze na mokro zastosuję specjalny stempel. Ten stempel przepięknie maluje słoje drewna. Zazwyczaj używam go na mokrą pastę, ale tym razem na farbę i myślę, że wyszło ciekawie. Powierzchnia jest niewielka i nie mogę pokazać jego zastosowania w pełnej okazałości, ale to naprawdę fajne narzędzie. Gdy wszystko wyschnie, narysuję deski. I teraz przydadzą mi się dwa pędzle. Po pierwsze zwykły cieniutki, którym w tej chwili maluję podział desek, oraz pędzel skośny. Pędzel skośny w mojej szufladzie to takie must have. Służy do cieniowania, a praca pocieniowana to naprawdę inna jakość, zresztą zobaczcie sami. Cieniowanie jest łatwe pod warunkiem, że macie dobry pędzel i odpowiednią farbę. A jeżeli nie macie dobrej farby, to warto sobie kupić opóźniacz akrylowy. I dzięki temu nasz cień ma piękną gradację kolorów. Ja do cieniowania używam farb Stamperi o nazwie Allegro. Podlinkuję Wam te farbki pod filmem. Forma silikonowa i masa super lekka. Opakowanie zapinam klipsami i w ten sposób nawet kilka miesięcy masa nie traci na jakości. Masą napychamy foremkę, wyciągamy od razu i wycisk jest gotowy. Przykładamy do naszej pracy i oto niespodzianka, wycisk nie pasuje, bo jest za długi. I tym się kompletnie, ale to kompletnie nie przejmujemy. Taki wycisk możemy swobodnie wyginać oraz przycinać, więc raz, dwa robimy tak, żeby nam pasowało. Wyciski przyklejam Express Glue, a po wyschnięciu całość porządnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Lakierowanie jest niezbędne, bo za chwilę relief przyciemnie farbą. Warto dodać opóźniacza, bo on znacząco opóźni wysychanie farby. Opóźniacz jest bezbarwny i dodajemy go tylko kropelkę. Przyciemnianie wycisków to prosta sprawa, wystarczy nałożyć kolor, a po chwili zetrzeć jego nadmiar jakąś szmatką albo ręcznikiem papierowym. I prawdę mówiąc, w ten sposób cieniowanie robi się samo. Jeżeli nie macie opóźniacza do akryli, to nie szkodzi, wystarczy bardziej rozwodnić farbę oraz przyspieszyć tempo. Ozdobą papieru ryżowego były kropeczki, więc ja kropeczki zrobię. Tym razem jako kropidełka użyję patyczka do szaszłyków. To jest bawełniana lamówka, która świetnie nadaje się do farbowania. Do wody dodałam odrobinę farb akrylowych i lamówka mi bardzo ładnie złapała niebieski kolor. Bardzo pięknie kolor łapią także moje ręce. Lamówka pofarbowała się znakomicie, więc fantazyjny, kosmiczny kolor moich rąk nie ma znaczenia. Gdy wyschła, odrobinę ją pobieliłam i przyciemniłam brzegi. Szyku i elegancji zadają jeszcze nóżki, pomalowane na biało, będą pasowały znakomicie. Wszystko do kupy sklejam klejem na gorąco. Nóżki też przyklejam, ale może jak kiedyś znajdę gwoździk, to go dostukam. I finalnie moja herbaciarka z zajączkami wyszła tak. Jak zwykle pełną listę materiałów, które użyłam do ozdoby tej herbaciarki, znajdziecie w opisie filmu. Twardym zawodnikom, którzy wytrwali ze mną do końca, dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.